rozmawiam z panią Katarzyną Wilczek. Pani Kasiu, jak pani zaczęła przygodę z Erką? Zaczęłam w czwartej klasie podstawówki, wówczas trenera Kaczmarek, teraz już Gącik. Przyszła do mojej szkoły, to było w Świętokłowicach, i zaprosiła mnie na taki trening piłki ręcznej właśnie tutaj w Chorzowie przy ulicy Dąbrowskiego pod 13. I w zasadzie można powiedzieć, że tak się zaczęła moja przygoda, bo od piątej klasy już zaczęłam chodzić do szkoły 21 w Chorzowie imienia Gerarda Kiślika. I w zasadzie od wtedy kontynuuję swoją przygodę aż po dzisiejszy dzień. Dziewczyna, pani pamięta tę imprezę, tak, która tutaj się odbywała, bodajże chyba skutecznie. Tak jest, pamiętam. I płaczące Polki po finale z NRD. Tak jest, niestety, ale pamiętam, co prawda jak przez mgłę, ale mecz pamiętam. Dzisiaj mecz z Porubą w Mol Lidze. Jak pani ocenia te występy piłkarek KPR-u? Że miałyśmy czaszki na widelcu, no ale niestety dzisiaj musimy uznać wyższość rywalek. Uważam, że to był dobry mecz i w naszym, i w czeskim wykonaniu. Zrobiłyśmy za dużo błędów, zarówno w ataku, jak i w obronie. No i niestety w konsekwencji ten mecz przegrałyśmy, ale uważam, że powinniśmy wyciągnąć wnioski, odrobić lekcje i walczyć wciąż, nadal. Jeszcze zapytam o wzór piłkarki. Mój wzór piłkarki? Tak. Mamy wiele. Mamy wiele piłkarek, nawet ciężko jest mi wybrać, bo wzoruję się na wielu, zarówno w polskiej lidze, jak i w zagranicznej. Ciężko mi wybrać. No ja pamiętam z tych lat, których tutaj ta hala była pełna kibiców. Bramkarka Gabriela Żyda, czy Joanna Wtyka, mniejsza piłkarka reprezentująca Zgodę Wielszowice. No i tutaj właśnie pamiętam mecze z Pogonią Szczecin, z AZS AWF Wrocław, z AZS AWF Katowice, z AKS Chorzów, Derby Chorzowa. A przykro, bo już niestety tych drużyn nie ma, jesteśmy jedynym zespołem w Chorzowie, ale kto wie, może to się kiedyś zmieni i na Śląsku będzie więcej. Jakby pani chciała zaprosić kibiców niebieskich do hali, żeby hala nie świeciła pustkami? Cóż, mogę jedyne zagwarantować, że na pewno damy kibicom wiele emocji sportowych. Będziemy bardzo wdzięczne, bo uważam, że nasi kibice chorzowcy są najlepszymi kibicami w Polsce. I na pewno gra się dużo lepiej, jak się czuje wsparcie. A wsparcie takich kibiców to już jest nieoceniona pomoc. No tak jak mówię, mogę zagwarantować doskonałe widowisko i to, że na pewno teraz serducho. Zarówno za Erkę na boisku, jak i za wszystkich tutaj obecnych. Jeszcze nie jest tajemnicą, że pani również gra w piłkę ręczną na piasku. Tak jest. Teraz niestety sezon się skończył, a więc rozpoczęłam sezon hala. A więc sezon plażowy rozpoczyna się dopiero w czerwcu. A więc teraz jestem głową tylko i wyłącznie w hali i na razie nie myślę o piłce ręcznej plażowej. Ale kibice ściskają kciuki za pani występy. Bardzo mi miło. Dziękuję. Na piersi. Dziękuję bardzo. Tak samo jak i z Erką na piersi. Tak jest. Dziękuję. Ja również dziękuję i wywiad opublikuję na kanale Niebieskiego Radia na YouTube i na Facebooku i na Twitterze. Dziękuję do bardzo. Do którego wysłania zachęcam. Tak jest. Miłego wieczoru. Również.